Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Najlepsze 50 gier. Tym razem jest to już trzecia dziesiątka. Żeby nie przedłużać, szybko przypomnę, że macie do wygrania dwie gry: Władców Podziemi i Robinsona Crusoe w zwykłym, najprostszym losowaniu. A żeby je wygrać, trzeba tylko i wyłącznie zasubskrybować kanał lub polubić mnie po prostu na Facebooku. I tyle, i w ostatnim odcinku, czyli już niedługo musicie czekać, bo odbędzie się losowanie. Od tyle. Zapraszam Was również wszystkich już teraz na koniec tego odcinka, ale spokojnie obejrzyjcie sobie, co jest w środku. W sumie fajnie by było. I podzielę się pewną refleksją na temat kanału, jak również i jego przyszłości. Żeby specjalnie nie przedłużać, bawcie się dobrze. Oglądajcie kolejną dziesiątkę gier. Jedna z niewielu karcianek, które zdobyły moje serce z marszu, otwiera kolejną, trzecią już dziesiątkę. Summoner Wars jest dla jej wydawców tym, czym Królicza Nora dla Alicji z Krainy Czarów, czyli przepustką do cudownego świata. Bowiem od niej właśnie wydawnictwo zaczęło się rozwijać, gra okazała się hitem, choć w kraju nad Wisłą gra się w nią jeszcze nie mrawo, może dlatego, że rodzimi wydawcy nie uraczyli nas polską wersją, ale my jesteśmy z Polski, więc znamy język nie jak jacyś Francuzi. W skrócie, stajemy się potężnym samonerem, który na prostej planszy przyzywa różnorakie sługusy, które leją się w jego imieniu. Czasem dorzuci jakiś czar czy akcję i tak w prostych zasadach gra się kręci, aż któryś z samonerów usieczony nie zostanie. Na organizowanym przeze mnie spotkaniu fanów gier planszowych przy okazji najbliższe 15-16 grudnia 2012 roku nie ma możliwości nie zagrania w tę prostą grę. Nie znam osób, które by coś do tej gry miały, być może dlatego, że nie chcą się wychylać. Łopatologicznie, niczym podręcznik dla gimnazjum, zasady z podobną obrazkową ikonografią, natomiast zrozumienie ich jest już dużo większe. Naszym zadaniem jest posadzenie fasolek i po uzbieraniu przy targach nad planszą odpowiedniej ilości następują żniwa jak w Mass Effectie Trójce. Kto uzbiera najwięcej, wygrywa grę. Niby proste, ale jakoś rzadko wygrywam tę grę. Tak jak już kiedyś mówiłem, szkoda mi dziś ongiś mrocznej postaci, jaką był wampir grany przez tuzy kina, który dziś bladziutki został zapędzony do szkoły i ugania się za wątpliwej urody niewiastą. Trudno. Co do gry, mamy tu powiew klasyki. Część graczy wciela się w łowców uciekającego przed nimi wampira, podróżuje po Europie, zdobywa pomocników, wpada w pułapki, kombinuje, zaciska kleszcze wokół krwiopijcy, a ten trochę zaszczuty schodzi do kanałów i zostawia na nas niemiłe niespodzianki. Klimat gry bardzo fajny, balans wbrew pozorom obecny jest też. Gra zaporządkowała cały wysyp gier w stylu jeden ucieka, reszta go goni, z tym, że Dracula to dobra pozycja. Co roku mam dość specyficzny sposób obchodzenia świąt Bożego Narodzenia, a dokładnie ich pierwszego dnia. Bowiem kiedy to z siostrą cioteczną oglądamy przy okazji uwielbianych przez wszystkich spotkań rodzinnych do wyboru, dom albo cmentarz, filmy o zalewających nasz glob, czyli zazwyczaj Amerykę, trupach i jakichś ofiarach próbujących uciec. Gra Last Night on Earth daje części graczy wcielić się właśnie w te ofiary, a reszcie w zombie. Fantastyczna oprawa wizualna gry, horroru klasy D albo X nawet, figurki, karty, bardzo solidne wykonanie nakręca kolejnych graczy do sięgnięcia po ten tytuł i dodatki wydane do niego. W pudełku znalazła się również płyta z muzyką, ale moim zdaniem nie nadaje się do niczego. Niby proste zasady z przepiękną otoczką dały efekt w postaci niesamowicie popularnej i lubianej gry, do której prawie co roku wydawcy dodają jakieś ulepszenia, a fani nie śpiąc wymyślają własne. Small World w prezentowanej wersji to według mnie wersja 2.0 podstawowej gry, rozszerzone zaledwie o dwie rzeczy, które zmieniły rozgrywkę, czyli rzeczy i lokacje, które możemy zajmować lub zdobywać na mapie po uprzednio pokonaniu pilnujących je stworów. Może i mało, ale dało to grze moim zdaniem solidnego kopa
odświeżyło lubianą mechanikę tworzonych w trakcie bardzo dziwnych ras. Tak więc sięgnąłem po tę grę znów i robię to zawsze bardzo chętnie. Wiecie, zawsze mam mieszane uczucia co do tej gry. Z jednej strony opowiada nam o bardzo trudnych sprawach pcheł, które były przenoszone przez szczury, a kiedy te zdechły, zaczęły gryźć ludzi i tak zaczynała się zaraza, czyli czarna śmierć. Oczywiście chodzi o gryzące pchły. Z drugiej strony te szczurki malowane są tak ładnie i uroczo, że aż się wierzyć w to nie chce. Ratus to bardzo dobra gra o dużym stopniu regrywalności. Zasady są proste, a doprowadzić mają, że wygrywający gracz uratuje jak największą liczbę osób przed dżumą. Pojawiające się stany postaci są w tym bardzo pomocne. I co ciekawe, ciągle ukazują się nowe do kupienia lub wydrukowania. Tak więc możemy zawsze podchodzić do tej gry na świeżo, choć to słowo przy wspomnianej tematyce trochę źle brzmi, ale trudno. Samotnik z Providence, świetny pisarz, choć trochę zakompleksiony człowiek, autor wchłoniętych przez kulturę masową obślizgłych stworów z Cthulhu na czele, pośrednio odpowiada za powstanie tej kooperacyjnej gry. Gracze wcielają się w losowane postacie, zalecam zapoznać się z ich historią, zostają wrzuceni do miasta, w którym, cytując klasyka w Czerni, źle się dzieje. Tak czy inaczej, chcą czy nie chcą, gracze muszą ze sobą współpracować, aby nie dopuścić do przebudzenia się jednego z tak zwanych przedwiecznych, z którym poza jednym mogą walczyć, ale raczej sukcesu to się im w tym wypadku nie wróży. Ich zadaniem będzie plątanie się po mieście, zakupy, zabijanie kultystów i stworów, wycieczki do pozaziemskich wymiarów i inne bardzo przyjemne rzeczy czekających na odważnych, chcących zagrać w horror w Arkham. Nie mam zielonego pojęcia, co spowodowało popularność tej gry. Od razu zaznaczam, żeby fani już kozika na mnie nie szykowali albo ostrzyli, że ją bardzo lubię. Może jest to wcale niezły serial, pewnie też i książka, doskonała muzyka stworzona na potrzeby tego pierwszego, ale przez to nie wiem, czy sięga się po nią, bo jest dobra, czy przez popularność. Tak czy inaczej, możemy w niej stanąć u sterów jednego z wojujących ze sobą rodów, możemy zawierać ze sobą sojusze i oczywiście je łamać w najmniej oczekiwanym przez oponenta czasie i robić całą masę z walką włącznie rzeczy, które powodują całą masę negatywnych interakcji. Familijka to raczej nie jest, ale gra się bardzo przyjemnie, szczególnie w poprawione drugie wydanie zawierające kilka dodatków. W ubiegłym roku gra wylądowała na dość wysokiej pozycji, bo w pierwszej dziesiątce. Spadła wtedy na mnie lawina krytyki, no jak ja śmiałem. Oczywiście specjalnie jak to ja się samym faktem nie przejąłem, ale gra spadła. Czemu? Bo wydawcy tak jakby o niej trochę zapomnieli. Zapowiadali nowe rodzaje szarańczy, nowe pojazdy i po czasie dość długim oczekiwania światło dzienne ujrzało wreszcie karty nowej misji w druku na życzenie. No żal kicha i ekstremalny wydawniczy headshot fanów tytułu. Szkoda. Ale gra tak czy inaczej jest porządną, kooperacyjna grą, w której w 6 misjach mamy możliwość natłuczenia szarańczy. Jak nam się znudzą, możemy sobie przecież kupić dodatek. Gry, filmy i książki o wojnie dla dążącego skutecznie do samozagłady gatunku zamieszkującego nasz glob zawsze były bardzo interesujące. Nie inaczej jest więc z grą Memoir 44, która do tematyki dorzuca doskonale wydanie, misje plastikowe, niestety śmierdzące figurki i całą masę dobrej wynikającej z powyższych elementów zabawy, tak jak każda gra powinna, no może poza śmierdzącymi figurkami. Dwóch oponentów może zasiąść do gry, wybrać misję, wcielając się w nazistów, czyli tych złych, nie ma tu absolutnie żadnych wątpliwości, i waliantów, czyli w sumie tych dobrych, ale ja bym się kłócił, szczególnie po 1945. Prosta mechanika, karciano-strategiczna, jest bardzo ciekawym rozwiązaniem jednych z lepszych przy tego typu grach. Cała masa dodatków nie pozwoli wam się przy grze znudzić. Nie uczcie się tylko na mułach historii, bo jeszcze uwierzycie w wielki ruch oporu we Francji. I już jesteśmy po kolejnej dziesiątce. Mam nadzieję, że fani jechania Gears of War są zadowoleni, ale to oczywiście nie o to chodzi. Mam nadzieję, że wam się podobało.
i będziecie oglądać kolejne dziesiątki. Refleksja, o której mówiłem na samym początku, jest mniej więcej taka. Zauważyłem jakiś czas temu, że dużo większą popularnością cieszą się filmiki, które robię oczywiście o grach planszowych, ale może nie są dokładnie recenzjami tychże. Dlatego postanowiłem, że kanał może nie do końca się zmieni, ale troszeczkę więcej będzie filmików właśnie o takiej różnej tematyce. Co tam może się znaleźć? Oczywiście najlepsze 50 są tego dobrym przykładem, ale pojawią się również jakieś topy, co możecie kupić sobie na święta lub co jest dobrym prezentem, jak wyglądają trendy w grach planszowych, jakie elementy są rozwijane, na jakie nowości możemy czekać, czyli to będzie już dużo więcej opowiadania o samych grach, różnych rodzajach i wielu innych rzeczach. Oczywiście recenzje także będą. Chodzi również o to, żeby troszkę więcej tych filmików wrzucać na kanał, żeby rzeczywiście on żył. Jeśli mielibyście jakieś pomysły, pytania z tym związane, oczywiście jak najbardziej piszcie, nie po to jest kanał, po to wszyscy mają do mnie maila, żeby tymi rzeczami się zajmować. Róbmy to wszyscy razem, wtedy kanał będzie dużo ciekawszy. Czy powiedziałem wszystko? Chyba tak. Zapraszam w tym tygodniu na recenzję kolejnej, może troszkę mniej popularnej, ale ciekawej gry, jak również na następną dziesiątkę, już niestety przedostatnią, najlepszych gier według mnie. No i chyba tyle. Do następnego razu.